Jezu, kochani. Tętno 110. Jezu, a to wszystko po to, żeby wam pokazać to. Cześć kochani, ten odcinek to znowu Niemcy, miejscowość Kronach, a cel naszej wędrówki znajduje się za moimi plecami. Żeby tutaj dotrzeć, 2 godziny deptania pod górkę spod sklepu Edeki, który znajduje się gdzieś tam. A co jest celem naszej wycieczki? Wieża Lukasa Kronacha. Wieża ma, czekajcie, z tego co tutaj mam zapisane, 22 metry wysokości, a na jej 18 metrze znajduje się ten taras widokowy, który widzicie. Na tą wieżę prowadzi 88 schodów i mam zamiar to sprawdzić. A reszcie o tej wieży powiem wam w dalszej części materiału. Lecimy, nie? O, to co ludziska, skoro już tutaj dotarliśmy, a łatwo nie było, no to wbijamy się do środka. Wieża jest otwarta, słuchajcie, cały rok. Na górę według teorii prowadzi 88 takich stopni, jak widzicie. Z tego co wyczytałem na dole, wieżę wybudowano w parę miesięcy za 3500 chyba marek, dzięki hojności sponsorów. I w ten oto prosty sposób, jak tam jest napisane na tej tablicy, to jest najtańsza wieża widokowa w Niemczech. Najtańsza w budowie, ma się rozumieć. Wszystko, jak widzicie, jest z piaskowca, a piaskowiec jest mięciutki, więc wyrycie takich napisów nie jest problemem. Okej, widać, że tutaj już jest nowsza konstrukcja. Oczywiście bas groły, no ale to jest wszędzie. O! No to co? Jesteśmy na górze. Gdy traficie na dobrą pogodę z tarasu widokowego, możecie zobaczyć przepiękny klasztor Bans, który się znajduje mniej więcej w linii prostej, jakieś 20 km, który również polecam wam odwiedzić. Halo.
I tak oto, kochani, dzięki prawie dwugodzinnej wędrówce do góry stamtąd, szlakiem, który niech was, no właśnie, możecie zobaczyć tego typu stojące w lesie obiekty. A tych obiektów tutaj naprawdę jest mnóstwo i właśnie takie obiekty będę wam się starał sukcesywnie pokazywać, jeżeli je gdzieś tutaj zauważę, znajdę dojazd, czy też podejście. No to co, do następnego odcinka, czy to z polskich obiektów, czy to z niemieckich. A teraz musimy stąd zejść. Na razie.